Siemanko wszystkim, z tej strony Cwaniak i dzisiaj kolejny odcinek z Hunger Gamesów, czyli z gry The Culling, w którym to jesteśmy już w końcu becie. To już nie jest alfa, to już nie jest coś, co jest z ograniczonym czasem. Nie, mogę się w końcu bawić dzięki wam w sumie, ponieważ gdyby nie wy, zapewne nie mógłbym dostać klucza do gry od twórców. A tak, dzięki temu, że oglądaliście moje filmy i prosiliście o więcej filmów, byłem w stanie ugadać się z twórcami gry i dali mi gierkę. I pierwsza różnica, która jest już w becie najważniejsza dla nas, dla Polaków, to to, że mamy w końcu europejskie serwery, czyli nie musimy się już martwić o to tak wielki ping, bo jeżeli widzicie w lewym górnym rogu, pod czasem mam 23 pingu, więc to naprawdę nie jest duże opóźnienie w porównaniu z tym, że na amerykańskich, załóżmy, grało się na, nie wiem, 150 pingu, coś na tej zasadzie. Teraz będzie już lepiej. Ogólnie dodajcie nowe rzeczy, nowe dropy i takie tam, ale pokażę wam jedynie mój drop, który ja sobie wybrałem, a którego jeszcze na odcinku ani razu nie było, bo na streamie widziało go już parę osób. Na odcinku jeszcze go wam nie pokazywałem. Tak, tylko na razie mamy chosteczkowy początek, ponieważ nie mamy dosłownie nic. Nie mamy dosłownie, znaczy mamy dynamit i mamy remote explosive, ale to nie, to jest nic, bo nie mamy czym walczyć, tak? Nie mamy czym walczyć. O, świetnie, poczekajcie, muszę się podrapać. Okej, okay, bierzemy masę man milka w takim razie. Teraz tak, czy znajdziemy coś tu? O, bandaż jest. Kurde, bandaż. Czy ja potrzebuję aż tych bandaż? W sumie weźmy. Chociaż nie, poczekajcie, jeżeli znajdę patyk, to jestem w stanie zrobić z niego plecak. Tak, znajdźmy plecak. Tylko poczekajcie, ja na razie nie mam się czym bić nawet. To jest najlepsze, ja nie mam się na razie czym bić, więc muszę znaleźć szybko patyk. Okej, okay, nie ma. Zrobimy sobie ten sposób. Zrobimy sobie w ten sposób, że weźmiemy sobie tak. Dynamicik przetworzymy. Nie będę używał dynamitu, bo go nie lubię. On jest czasowy i takie tam, więc go nie będę używał. Mam teraz łapy, więc zrobię sobie patyk. Jak zrobimy patyk, zrobimy sobie crafted satchela z bandażu. Dawajcie, no. No daj patyk, dzięki. Oddawaj fartucha. Okej, okay, teraz gdzie jest bandaż? Tu jest bandaż, czyli możemy robić sobie crafted satchel. Let's go, let's go, let's go. Mamy crafted satchel. Założyliśmy się sobie go i teraz tak, potrzebujemy sporo funków. Potrzebujemy sporo funków, ile za to mogę wziąć? O, też 30, no to też biorę. Będzie mi 82. Ja potrzebuję 115 funków, żeby wam coś pokazać. Żeby pokazać drop, znaczy w sumie pokazać wam i ogólnie mieć szansę na przeżycie, wygranie i takie tam. Słuchajcie, lecimy do tego budynku, może tu jeszcze nikogo nie ma i będę miał szansę przeżycie. No bo jeżeli ktoś będzie, no to z łapami za daleko nie zalecę. Okej, okay, nie zapowiada się, żeby ktoś tutaj był. Mamy medkita, no same strzykawki dostajemy. Jesteśmy, w tym odcinku jesteśmy ćpunami. O, znaleźliśmy kolejne 5 hajsów, czyli mamy już w sumie 92. 52. Ja potrzebuję, tak mówię, 115. No, Muscle Man Milk kolejny. No ja pierdzielę, ćpun pełną pałą, okej. To jednego, jednego tego przerobimy. Jednego przerobimy, podniesiemy sobie tonfę. Będziemy się z nią na razie bić. O, bo to ten tonfę też sobie przerobię. Skoro tam mamy tanto knife'a, będziemy mieli 112. Będziemy mieli 112 hajsu. Więc zabraknie nam tylko 3. A możliwe, że będziemy mieli taką szansę, iż, że jak dobiegniemy do dropów, to może nam się wbije to 3. Tam są pieniążki, na tym wzgórzu są pieniążki. Za 2 minuty ogólnie się pojawią 3 paczuszki na środku, to bym mógł je pozbierać też. A najpierw ogarniemy swój drop. Bo jak ogarnę swój drop, to będę chociaż bezpieczniejszy. Może nie jest na początku waleźnie, jak w poprzednich odcinkach, ale lepiej być ze swoim dropem i dopiero zacząć walczyć, niż walczyć na granicy przeżycia bez swojego dropa, tak? Okej, okay, niech tutaj drop nas przylatuje. Co ja mógł teraz szybko zrobić? W sumie patyka ogarnę. Ogarnę szybko patyka, jak co to rzucę tym patykiem w naszego dropa. I wtedy on, jeżeli spadnie... No, dawaj mi to. No, what the? A ja nie mam slota, ja tak mówię, co jest, czym ja nie mogę wziąć. Poczekajcie, mamy tak, mamy medkita. Mamy Muscle Man Milka.
sumie Muscle Man mi się nie przyda, w momencie, gdy będziemy już naszego dropa mieli, więc ja sobie go użyję. Na prawie, ktoś chciał podbić i chciał nam tam zabrać. A co patykiem rzucę dropa. A jak się rzuca patykiem, czy strzeli w czymś i tak dalej, to ten drop szybciej spada. Dobra, szybko spadaj, dopóki jeszcze nie ma tutaj ludzi. Bo ja zawsze do dropa przylatują wszyscy, żeby go zabrać. Jeszcze niżej jest pani, jeszcze trochę niżej jest pani, to wtedy zacznę rzucać tym patykiem. O, tak już może być. Na ślepo. No trafiłem, ej! Oszustwo! A, dobra, okej, z opóźnieniem. Z opóźnieniem załączyło, ale załączyło. Bo widzicie, że patyk też spadł. Czyli może się wkręcił. Oż kurna, ale bomby wybuchły. Okej, czyli teraz mamy tak, mamy tutaj. Poczekajcie, muszę wziąć sobie te szybko strzykawki i poużywać je. Foreskin, stamina shot, medkit. O ty! Tak chcesz? Tak chcesz się bawić? Teraz lecę do ciebie z piłką. Chodź tu teraz. Chodź tu teraz, no. Chodź teraz, łuczniczku, nasz kochany. Ja tutaj przywitam moją piłą łańcuchową, co? No chodź, mordo. No zawróć, widzę, że nie masz staminy, więc zaraz się skończy. O je, no i się dźgamy, tak? Tak chciałeś mnie strzelać? To gin teraz, szmaciarzu. Okej, czyli teraz tak. ten gościu od gadania info jest zajebisty. O, w sumie mamy tutaj drugiego medkita. W sumie zamienię to za bandaż. Bandaż mi się w takim razie już nie przyda. No tak, no on miał łuk, czy ja go gdzieś tutaj znalazłem? O, jest łuk! I on miał rekurwo! 20 strzał, czyli mamy nie dość, że broń na blisko, to jeszcze broń na daleko. Tylko, właśnie, to jest minus piły, że ona może się włączyć od razu lub po 20 pociągnięciach. Tak więc lepiej wchodzić z nią włączoną i dopiero ją zmieniać, jeżeli naprawdę trzeba zmieniać, niż jej latać sobie teraz z czymś innym. Bo nie widzę jakoś zbytniej różnicy, jeżeli chodzi o bieganie. Jeżeli chodzi o tempo biegania, więc na spokojnie można sobie z tym biegać w łapie. Pewnie to zmienią niedługo twórcy, na przykład jak będzie włączona piła ta z chargem, to wtedy nie będzie można robić, ale tak dopiero można. Okej, mamy trzy skrzynie. Znając życie, znając mojego farta, otworzę najpierw bombę. Tak, żem czuł, że otworzę bombę. Okej, gościu, no! No, chcesz na piłkę się rzucać? Chcesz się na piłkę rzucać, to się rzucaj na piłę. Giń! Ej, czemu on nie ginie? What the fuck? Zestrzelę cię! Użył sobie medkita, więc ja też go użyję. Skoro on się wyleczył, to ja też się wyleczę, on mi jeszcze Alan Gunnem trafił. Okej, włączamy szybko piłkę muszę włączyć. Okej, jest piła włączona. Idzie, dźgamy! Chodź tu, pało, no! No! Masz już mniej HP niż ja! A moja siostra dzwoni domofonem! I Miko, zamki się! Ja pierdzie, muszę szybko otworzyć! Proszę jedyny! Zamki się! O Jezus! Czy ja jeszcze żyję? Jeszcze żyję! Boże jedyny, prawa schowka! Nie, to zlewa! To zlewa! Boże jedyny, co za emocje! Szybko lecz się, cwaniak! Póki możesz! Niech się ten alarm skończy, bo jak to nas znajdą! Oni nas jeszcze znajdą, nie będzie fajnie. Nie, zlagowało mi grę! Okej, już się logowało. Boże jedyne. Przestań już dzwonić. Otwieramy sobie szybko niebieską skrzynię. Może znajdziemy w niej jakiś potki czy coś. Pipeline, dobra, weźmiemy tylko po to, żeby nikt nie wziął. I sprawdźmy dalej te skrzynie na środku. Boże jedyne, co za emocje. Przepraszam, że tak krzyczę i w ogóle, no ale ten domofon mnie po prostu wybił z rytmu. Okej, dawaj. Dawaj, proszę, żeby było bez bomby. Okej, tu jest bez bomby, mamy rifla. Mamy alarm guna, okej, to tak. Wyrzucamy tą kostę. No, what the fuck. Rzuć ją. Bierz broń. Znowu mi zagował grę. To jest bug gry, to nie jest moja wina. Okej, odbugował się. I teraz tak, te rzeczy możemy zostawiać. Te rzeczy możemy zostawiać, bo są nieprzydatne. Teraz tak, amunicję się robi podobno poprzez podejście do beczki. Zaraz wam pokażę. Przez podejście do beczki z pistoletem. Gdzie to jest? No przestań mi ścinać grę, bo to jest o, bulecy. 75, podchodzisz do beczki z bronią, okej. Czyli potrzebujemy tak czy siak 25 hajsu. Tego już nie otwieramy, bo to jest bomba. Jak ktoś się chciał pytać. Teraz tak, odpalamy sobie piłę, żeby mieć na pewno ją włączoną i jak chcą móc z czymś walczyć. Tylko teraz, ile osób zostało? Zostało 4 osoby, czyli w sumie, jeżeli dobrze bym postrzelał,
Zabilibyśmy wszystkich. Zabilibyśmy wszystkich. Boże jedyny. Tylko gdzie oni zaraz są? I fajnie było znaleźć to hajsiwo. Fajnie by znaleźć było hajsiwo, bo jeżeli znajdę hajsiwo, to będę musiał zrobić amunicję, bo tak to mamy tylko 4 bulety. I to było nie, to nie jest fajne. Teraz tak, no ludzie, mamy 15 minut, więc zanim do nich się pojawią, to też może trochę potrwać, no bo nikt nie każe im do środka wylatywać od razu, tak? Ja lubię po prostu na środku siedzieć, bo wtedy czuję się jakby tak pewnie, że wiem, że muszą do mnie przybiec, a nie, że mnie nagle gdzieś zaskoczą. Ja tak zastanawiam się teraz, gdzie ja mógłbym hajs znaleźć? Gdzie on mógłby być? W tej bazie, widzę gościa. Chyba widziałem gościa. Tam chyba biegł, tam gdzie teraz koniec ostrza jest. Wydaje mi się, że tam widziałem gościa, ale nie mam pewności. I w tym domku trzeba znaleźć hajsy. Trzeba znaleźć hajsy, znaczy ja mogę tutaj przetworzyć. Czemu ja mówię, że muszę szukać w tym domku hajs, skoro mogę przetworzyć tutaj rzeczy? Oż kurna. Proszę, żeby nikogo nie było blisko, proszę, żeby nikogo nie było blisko. Nie zauważyłem tej pułapki na początku. I teraz tak. Przeróbmy sobie pipa. No i przerabiam pipa szybko. Mam nadzieję, że nikogo wokół nie ma. Nikogo nie ma, okej. Teraz muszę znaleźć tą skrzyń. Nie. Znaczy tą beczkę, nie skrzynię, tylko beczkę. Jak znajdę beczkę, to będę w stanie zrobić sobie amunicję. Okej, beczka, czerwoną beczkę, szukajcie. Szukajcie i mówcie, gdzie są. Tu ktoś kogoś zabił? Nie, nikt jeszcze nikogo nie zabił. Więc mogę sobie jeszcze poszukać na spokojnie. Beczułko. One są randomowo zawsze ustawione, więc nie pytajcie mnie, gdzie one są postawione, bo często widziałem je właśnie wokół bazy, na przykład w tym lesie, a teraz ich nie widzę w żadnym miejscu, które znam. Więc one są randomowo ustawione. Więc trzeba je znaleźć. O, na przykład ona tutaj czasami stała, gdzieś w tych okolicach beczka stała, teraz jej tutaj nie ma. Beczułko. Chciałbym zobaczyć, jak się robi amunicję, bo w sumie ani razu jeszcze amunicji w grze nie robiłem. Szczerze mówiąc, ani razu nie zrobiłem amunicji, bo nigdy nie miałem albo hajsu, albo broni. Co do mnie strzelasz? Tak chcesz się bawić? Dostał w czerep! O Jezu, bombę mi rzucił, ty pogrzały cię, mordo? Dostał. O nie. Ja bym sobie włączył szybko piłę. Jak włączę piłę, będę musiał do niego zwrócić. Dawaj, no. I kto wygrywa? Kto wygrywa walkę? Ja wygrywam walkę, pajacu. No, bierzemy tego Fireaxa, bo to jest jednak tier 4. I teraz trzeba szybko sobie zrobić życie. Bo bez życia będę w dupie. Bo jeden hit i mnie nie ma. Słuchajcie, patyki robimy, żeby zrobić sobie bandaże. Boom. I bandaże. Szybko. Ewentualnie do bazy mogę polecieć, do bazy polecę szybko. Tylko teraz się lekko wyleczę, że jak chcę móc uciekać. Polecę szybko do bazy. I tam zrobię sobie szybko, wyleczę się przez maszynę. Mam łeb. Wszystko jest tutaj zaplanowane. Wszystko jest pod kontrolą, moi przyjaciele. Damy radę to wygrać. Uwierzcie we mnie po prostu. Po prostu uwierzcie. Na pewno jak będę biegł z piłą, żeby mieć pewność, że mi nikt nie wyskoczy na mnie. Okej, tu jest baza. Słuchajcie, leczymy szybko. Nie mogę się odwrócić w inną stronę, więc muszę tak stać. Tak jest się najbezpieczniejszym, bo wtedy patrzy się na maszynę i ma szansę, że ktoś podbiegnie nam od pleców. Okej, wyleczony jestem. Teraz musimy znaleźć szybko beczkę, żeby zrobić amunicję, bo jak było widać, zmisowałem wszystkie strzały. Tak, jestem takim dobrym strzelcem, że zmisowałem wszystko. Teraz pytanie tylko, gdzie tą beczkę znaleźć. Bo we wszystkich terenach, które ja znam, jej nie było. Może jeszcze gdzieś na tej wysepce gdzieś tutaj znajdę. Będzie? Jest, mamy! Teraz poczekajcie, tak żeby... Tylko to jest niebezpieczne. Bo owszem, robimy sobie amunicję, ale wiecie, co się może stać, jeżeli ktoś po prostu to wstrzelił. Nas by tutaj nie było już. My byśmy po prostu eksplodowali. Więc uważajcie, tak na przyszłość. Kubuś, dobra rada. Mówi wam, żebyście uważali w takich momentach, bo owszem, mamy tą
amunicję, ale też możemy się pożegnać z życiem w tym samym momencie. Tak samo jak tam mogłem się pożegnać z życiem, ale jakoś udało mi się przeżyć wybuch. Widzę gościa, widzę gościa, widzę gościa. Jakby dostał, to bym się śmiał. Patrz, Robin Hood. No nie wszedł Robin Hood. Ostatni strzał na ślepo, patrz, ostatni strzał na ślepo robimy. Dobra, już go tam nie widzę, więc no nie będę próbował. Tu był bandaż. Tu był bandaż obok tego gościa. A ja leciałem robić swój bandaż. Boże. Ale tak to jest, jak jest panika. Moment paniki, nie wiem co się dzieje. W ogóle nie przeładowałem broni. A nie, przeładowałem, tylko nie, po prostu nie pokazywało amunicji w dobrym miejscu. No tak, ile jest osób? 3. Ja, Don Pablo i Dakelele. Jestem ciekaw, kogo widzieliśmy, czy Dakelele, czy Don Pablo. Bo w sumie nie ma różnicy, kogo widzieliśmy, tak? Znaczy, odpalę tą piłę, bo będę bezpieczny wtedy. Jakby zdobył kolejny hajs, to przynajmniej wiem, gdzie pójść, żeby zrobić sobie amunicję. A tak na razie muszę tutaj siedzieć. Muszę tutaj siedzieć, bo tak, po pierwsze face pierwszy się załączył już, więc gaz się do nas zbliża. Tak, tu jest jak trochę jak w H1Z1 czy innych Battle Royale'ach, że ten gaz jest. Ale gra ma ogólnie teraz miano Hunger Games. Hunger fucking Games. Tylko że w Hunger Gamesach nikt nie siedział tak długo na środku jak ja siedzę w owej grze. Nie wiem, naprawdę. Moim zdaniem w grze siedzenie na środku jest bezpieczniejsze, bo w filmie, owszem, jeżeli by ktoś siedział na środku, to najprawdopodobniej dostałby zaraz jakąś strzałą, dzidą, cokolwiek. I tam by zginął. Tutaj od jednej strzały nie zginę. Chciałbym wiedzieć, skąd do mnie gościu strzela, bo słyszeliście chyba 2 albo 3 strzały. O ile wam piła nie zagłuszyła, ja słyszałem takie. I do tej pory nie wiem, gdzie jest gościu. Do tej pory cię szukam. Hello. Gościu, wiesz, że mam łuk. Wiesz, że mam broń. Nie chowaj się. Jakbym wiedział, że mnie z której strony strzelał, to bym w tamtą stronę się udał. Ale nie, ja wiem tylko, że tu jest strzały padały. To wszystko. Skupmy się, czy jakiegoś ruchu gdzieś nie widzimy. Znaczy wiem, ja rucham. Rucham bardzo szybko. Ruszam bardzo szybko tym celownikiem, więc możemy to przez to nie znaleźć. Jest, widzę gość. Nie, nie ma gość. Wydawało mi się, że widzę tutaj gościa. Tutaj, gdzie mierzę końcem. Tam jest! Na budynku! Tylko mi tak słońce razi. Nawet w budynku. No, już pokazałem mu, że wiem o nim. Więc tak, no jednego gościa mamy. Gaz się zbliża, więc on będzie musiał do nas przyjść. Patrzcie na to. O dobra, było blisko. Było blisko. O! Dobra, nie strzelam. Chociaż jeszcze raz mogę strzelić. Dostał! What a shot! What a Robin Hood! Dobra, no to jest jeden, tak? A drugi? Drugi ziombel, gdzie jest? Muszę załączyć sobie piłę, bo widzę, że on będzie musiał się do nas zbliżać zaraz. A może nawet ja się do niego zbliżę. Chodź, chodź! O, plujkę masz, tak? Plujką chcesz mnie załatwić? Nie, 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 ja ci już nie odpuszczę teraz, ziomek. Wiem, gdzie jesteś. Kurna, no naprawdę trafiłem, zmisowałem. A, jestem świekły na siebie. Bo to był łatwy kilek, a ja go spieprzyłem. Zastanawiam się, czy on tutaj się zatrzymał za ścianą? Nie. Czyli uciekł gdzieś dalej. Uciekł gdzieś dalej, a trzeba go znaleźć. Tylko gdzie on jest? Tam gdzieś jest! Tu! Tu! Gdzie? On tu gdzieś kopie sobie bandaż. Okej, okay, mamy dwóch gości nawet. O nie, paralizator! Nie, nie, nie! Nie, 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 nie! Nie, 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 nie! Okej, okay, szybko bandaż bierzemy.
Szybko banasz bierzemy, bo tam nie ma orange juice'a na sobie, więc on jest strasznie OP gościem teraz. On ma tą przewagę nad nami. No nie! Jakim cudem mnie gościu złapał tak szybko? Zostaw mnie! Zostaw mnie! Zostaw mnie! Zostaw mnie! Zostaw mnie! Nie ma mnie tutaj! Głupi taser! Boże, jaki on jest OP! Nie wiedziałem, że ten taser jest taki OP! Okej. Ja sobie mogę pouciekać. Mogę jeszcze pouciekać, bo jeszcze jest dwóch gości. Nie jestem jedyny. Nie jestem jedyny. I ten gościu też nie jest jedyny, więc jeszcze nie jest wszystko stracone. O Jezus Mario! Jak się wystraszyłem! Okej, spektator. Szybko wchodzimy spektatora, zobaczymy kto wygra. Czy wygra ten gość, który nas taserem brał? Czyli Don Pablo? No powinien wy... Zobaczcie jak on to... On spieprzył, on zamiast po prostu pieprznąć to on to na wolno zrobił, ale wygrał. Wygrał z nami Don Pablo, trzeci byłem. Byłem trzeci, było blisko. Niestety gość miał dwie rzeczy pod kosy, więc on ładnie sobie zagrał, bo miał tasera i kosę, więc był ładnie ustawiony. I to by było na tyle. Udało nam się dotrzeć do trzeciego miejsca. Niestety nie udało nam się wygrać, ale jak się wystraszyłem tego ostatniego momentu, mówię takie nie ma nikogo, łup, dwóch gości, ja tutaj z łukiem byłem, więc straciłem od razu broń. No jak widać, nawet z dobrą bronią, która była piłą mechaniczną i bronią palną, którą spieprzyłem, bo mogłem wygrać. Mogłem wygrać, bo byłoby jeden na jednego, a miałbym przewagę bronią. No niestety, biorę to na siebie, przegrałem ze swojej winy. Nie da się z zwycięzcą, nie da się wszystkiego wygrać. Myślałem, że się uda wam nagrać. Wygrałem nie tylko ze streama rzuconą. Cóż, może następnym razem się uda wygrać. Ja się z wami żegnam, ogólnie zapraszam na streamy, bo ta gra będzie częściej streamowana na pewno niż będzie wrzucana na YouTube'a. I cóż, do zobaczenia w kolejnych odcinkach i siemanko, peace, yo!